Starostwo powiatowe podsumowało 8. już edycję akcji Bezpieczny Powiat. W kategorii Bezpieczna Szkoła zwyciężyli uczniowie z placówki w Wólce Twarogowej, a w konkursie Czuję się bezpiecznie triumfowali podopieczni szkoły w Zawadach Starych. Ale nagrodę dostały wszystkie dzieci, bo organizatorzy zaprosili uczniów do obejrzenia spektaklu Tajemniczy Ogród. Uroczysta gala podsumowująca 8. edycję programu Bezpieczny Powiat odbyła się w Teatrze Powszechnym. Na widowni zasiedli uczniowie ze wszystkich nagrodzonych szkół. Chcemy, aby nasza młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych nauczyła się bezpiecznie poruszać w tych trudnych warunkach, jakie mamy na naszych drogach w dniu dzisiejszym. Myślę, że to jest dobra akcja. W ramach programu Bezpieczny Powiat realizowane są dwa podprogramy Czuję się bezpiecznie i Bezpieczna Szkoła. Szkoły zachęcane są do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, aktywizowania środowisk lokalnych wokół szkół, na rzecz poprawy właśnie bezpieczeństwa dzieci w szkole i w drodze do szkoły. Program Bezpieczna Szkoła wygrała placówka z Wólki Twarogowej. Jak przyznają uczniowie, wymagało to dużo pracy. Jeździliśmy do Łodu, dostaliśmy odblaski, woki odblaskowe, mieliśmy konkursy różne w szkole, mieliśmy zajęcia plastyczne i inne. Jeździliśmy na rowerach, na torach, ćwiczyliśmy, mieliśmy dużo zajęć. W podprogramie Czuję się bezpiecznie najlepsi okazali się uczniowie ze szkoły w Starych Zawadach. Z młodzieżą regularnie spotykali się radomscy policjanci. Bardzo dużo jest spotkań, także po prostu jest nasze zadanie i jednocześnie przyjemność. Jak mówią organizatorzy, program Bezpieczny Powiat to inwestycja w przyszłość. Młodzież już teraz wie bardzo dużo o bezpieczeństwie i jego zasadach. Nauczyłam się, że jeździmy zawsze prawą stroną, musimy jeździć w kasku, mieć chociaż jeden sprawny hamulec, dzwonek, kamizelkę odblaskową, jeżeli jedziemy na wieczór, mieć odblask jakiś, żeby kierowca widział nas z daleka i znaki poznałam różne. W programie wzięło udział ponad 50 szkół z terenu naszego powiatu.